Cześć. Jak zapewne wiecie, od 1 stycznia 2023 roku miały wejść w życie limity transakcji gotówkowych. Zamiast 15 tysięcy miało być 8 tysięcy w transakcjach między firmami i miał wejść nowy limit 20 tysięcy złotych przy płatnościach od osób fizycznych. Mówię, że miało wejść, ponieważ nie wejdzie, bo zostało to przed chwilą zmienione. 17 sierpnia opublikowana w Dzienniku Ustaw została ustawa, którą zaraz zobaczycie. Ustawa, o której Wam mówię, dotyczy generalnie kredytu hipotecznego, ale jak to zwykle bywa, wrzucono do niej też inne ustawy, m.in. to, co nas interesuje, czyli zmianę w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych lub o podatku dochodowym od osób prawnych. Tam są zapisane m.in. zmiany dotyczące limitów transakcji gotówkowych. Ustawa jest dosyć krótka, bo tak naprawdę to tylko 4 artykuły. Nas interesuje artykuł 2. To w nim zapisano zmiany dotyczące artykułu 18 i 22 punkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Tam w tych artykułach są zapisane limity dotyczące transakcji gotówkowych. Ustawa weszła już w życie, ponieważ jest opublikowana w Dzienniku Ustaw, podpisana przez prezydenta. I dzięki temu te transakcje gotówkowe będziemy mieli o rok później niż zakładano. Swoją drogą chciałbym Wam przypomnieć, że w podobny sposób wrzucona została kara za nierejestrowanie samochodów i niezgłaszanie faktu nabycia i zbycia. Tamta się pojawiła w ustawie o utrzymaniu czystości w gminie. Tutaj teraz mamy kredyt hipoteczny i limity transakcji z całkiem innej ustawy. Jakieś to standardowe, takie konia z rzędem temu, kto w takiej ustawie dopatrzyłby się. No tak jak widzieliście, to jest tylko numer artykułu, gdzieś tam w jakiejś ustawie. Trzeba być bardzo czujnym, prowadząc działalność w naszym kraju, żeby tego typu rzeczy wyłapać. Tak jak tutaj już dzisiaj podawaliście mi w komentarzach, część portali jeszcze wczoraj pisało, że te limity transakcji gotówkowych wchodzą w życie 1 stycznia 2023, bo tak to wszystko wyglądało. Ale to się wszystko zmienia jak w kalejdoskopie. Być może to jest związane z tym, że w przyszłym roku będziemy mieli wybory i nie chcą nasi rządzący tam punktów jakichś ujemnych złapać. Być może ci, którzy to wrzucili, chcą złapać parę plusów. Nie wiem. W każdym razie dla nas jest to dobre. O rok dłużej będziemy mogli przyjmować gotówkę. Nasi klienci nie będą musieli cudować. Jak wiecie, wielu z nich nie ma takich limitów na koncie, żeby zrobić przelew na 20 tysięcy albo więcej, a tym bardziej zapłacić kartą za samochód. To tyle. Ja ten temat opiszę szerzej na Polskim Autohandlu. Link do tego artykułu wrzucę Wam tutaj w opisie tego filmu. Subskrybujcie ten kanał, bo tutaj będą się pojawiały rzeczy dotyczące właśnie branży samochodowej, motoryzacji, handlu samochodami. Jeżeli prowadzicie komis, prowadzicie autohandel, albo po prostu interesujecie się motoryzacją i tym, co się dzieje, to subskrybujcie ten kanał, bo tutaj będziecie dowiadywali się wszystkich zmian w prawie i takich rzeczy, które mogą dotyczyć właśnie handlujących samochodami. To na dziś tyle ode mnie. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!